Poranna rozmowa Radia Opole. Witam Państwa, Aneta Skomorowska-Kobza i witam także mojego gościa, Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski. Dzień dobry, Panie Wicewojewodo. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani. Nadzoruje Pan Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców i ten wydział podsumował zeszły rok. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o liczby? No, był to rekordowy dla nas rok, jeżeli chodzi o rozpatrzenie wniosków, jakie cudzoziemcy złożyli w naszym urzędzie. O 24 tysiące wniosków wpłynęło do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, które dotyczyły przede wszystkim pozwolenia na pracę. Tak? Tych wniosków było najwięcej, bo było ich około 15 tysięcy. Mhm. Natomiast około 9 tysięcy wniosków dotyczyło legalizacji pobytu tych osób tutaj u nas w Polsce. Głównie kto składa te wnioski? No, największą grupą, która się zwraca, to są mieszkańcy Ukrainy. 24 tysiące wniosków, mówi Pan, że to jest rekord, jeżeli chodzi o historię urzędu. A ile w poprzednich latach tak dla porównania wpływało? No, jaki to jest wzrost? Rok 2020 może jest mało miarodajny, bo tam przez 3 miesiące ze względu na lockdown nie przyjmowaliśmy tych wniosków i ich było około 4 tysiące mniej. Z kolei jeszcze rok wcześniej to też była liczba poniżej 20 tysięcy. Czyli wzrost jest spory. Mówi Pan, że głównie obywatele Ukrainy te wnioski składają. A czy w związku z tą napiętą sytuacją na linii Rosja-Ukraina spodziewacie się Państwo jeszcze większego wzrostu wniosków czy to o pracę, czy o legalizację pobytu ze strony właśnie Ukraińców? Bierzemy pod uwagę również właśnie tą sytuację, która w tej chwili się tam dzieje i planujemy już takie spotkania ze Strażą Graniczną, z policją, z innymi służbami, które też będą zaangażowane w ewentualną pomoc tym osobom. No i u siebie w urzędzie musimy też dostosować, bo być może na szczeblu ogólnopolskim, krajowym, rządowym też będą jakieś rozwiązania w razie, gdyby naprawdę doszło do takich trudnych chwil, które by w jakiś sposób ułatwiały czy skracały tą ścieżkę. Jeżeli to nastąpi, to jak najbardziej będziemy musieli się do tego dostosować. Natomiast na dzisiaj u siebie wewnątrz urzędu planujemy tą pracę w taki sposób, aby ta drożność była jak największa. Niestety tutaj mamy troszeczkę takich kłopotów. One głównie wynikają z komunikacją, z kontaktem z tymi osobami, ponieważ te wszystkie wnioski, które wpływają, one są opatrzone adresem, który nie zawsze jest aktualny i potem mamy problemy ze skontaktowaniem. Adresem tej osoby, która składa wniosek, tak? Tak. I ten kontakt jest utrudniony, co też wydłuża całą procedurę i to jest nasz duży problem, ponieważ mamy wtedy obowiązek ponownie szukać tej osoby i dopiero za drugim razem, jeżeli jest brak kontaktu, uznajemy taką sprawę za, pozostawiamy ją bez rozpatrzenia. Dlatego też planujemy w tym roku wdrożenie takiej aplikacji, gdzie każdy składający wniosek będzie musiał podać numer telefonu komórkowego i wtedy poprzez tą aplikację będzie otrzymywał stosowne SMS-y, na podstawie których będzie informowany, co się dzieje w jego sprawie i czy powinien się skontaktować. A to będzie aplikacja tylko dla Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, czy generalnie taka aplikacja powstanie we wszystkich urzędach w Polsce? W niektórych urzędach podobne rozwiązania już funkcjonują, natomiast one są dedykowane. To nie jest jeden system ogólnopolski, tylko on jest w każdym urzędzie indywidualnie przygotowywany na potrzeby tego urzędu. U nas to robił nasz wewnętrzny Wydział Informatyki, jest to autorska przez nich przygotowana aplikacja. Dzięki niej też mamy możliwość generowania gotowych już tam pism, szablonów takich i przede wszystkim chodzi nam o nawiązanie tego kontaktu, bo w tej chwili z tego powodu, że mamy COVID, my rezerwujemy miejsce, godzinę, no i wysyłamy to pismem. No i niestety często się te osoby nie stawiają, co powoduje, że moglibyśmy więcej osób wtedy w tym dniu zaprosić do urzędu do załatwienia sprawy, ale to się nie udaje z tego względu, że nie wszyscy się stawiają, bo nie każdy to odbiera, no i to nam komplikuje. Dlatego myślimy, że poprzez tą komunikację SMS-ową będzie to bardziej sprawnie przebiegało. A czy przy takiej dużej liczbie wniosków od cudzoziemców zasoby ludzkie tego wydziału są wystarczające w urzędzie? No, żeby obsłużyć te wszystkie wnioski. Co tu dużo mówić, no, przydałoby się tych osób więcej. Na początku tego roku MSWiA zrobiło taką sondę, takie badanie wśród wszystkich urzędów wojewódzkich.
No i mamy zapewnienie, że etatyzacja w ramach tego wydziału będzie zwiększona, jeżeli chodzi o Opole, o 2 etaty. No w skali kraju będzie to około 60 etatów, z tego co wiem. Ale to też w ramach przygotowania na ewentualną wzmożoną migrację w związku z sytuacją na Ukrainie. No myślę, że MSWiA też brało to pod uwagę, tak. Czyli szykujecie się w jakiś sposób do takiej sytuacji? Może ona nastąpić? Może. Nie jest wykluczana. Bo też jakby rozmawiając z tymi osobami, które docierają do nas, no mamy takie sygnały, że jednak no, oni są troszeczkę wystraszeni i na przykład dopytują w jaki sposób, czy można by w jakiś szybszy sposób sprowadzić rodzinę tych osób, które już tutaj są. Ja nawet spotkałem się przedwczoraj z panią pochodzenia ukraińskiego, która ma wprawdzie polskie obywatelstwo już, bo jej pradziadek był Polakiem w Brzegu. To jest ta dziewczynka, która powiadomiła pogotowie i uratowała swojej mamie życie. No i rozmawialiśmy też właśnie na temat tej sytuacji. No i ona mówiła, że nawet już na święta w tym roku nie pojechali na Ukrainę. No po prostu ludzie się boją. Panie wojewodo, nadzoruje pan także inspekcję handlową, a ta wczoraj rozpoczęła sprawdzanie, czy działania, które podjął rząd w związku z inflacją, przyczyniły się do obniżki cen w sklepach. Jak wygląda ta kontrola? Pierwszy etap tej kontroli rozpoczął się już 20 grudnia i on był związany z cenami paliw. To była ta pierwsza obniżka akcyzy na paliwa. 20 grudnia inspektorzy inspekcji handlowej udali się na stacje benzynowe na Opolszczyźnie i robili ten sondaż, spisywali te ceny. No i tam był faktycznie skutek, jeżeli chodzi o benzynę 95 i olej napędowy, między 24 a 30 groszy. Tak to się obniżyło z dnia na dzień po wejściu w życie tych przepisów. Jeżeli chodzi o gaz, to między 16 a 21 groszy też było obniżenie tej ceny. A teraz sklepy spożywcze. A teraz sklepy spożywcze. W związku z wprowadzeniem zerowej stawki na produkty spożywcze, inspekcja handlowa w uzgodnieniu z prezesem UOKiK-u będzie kontrolowała 15 dużych sieci handlowych w skali naszego kraju. Całą tą kontrolą będzie objętych ponad 200 sklepów, no i też ponad 200 produktów w tych sieciach handlowych, w tych sklepach będzie badanych. To przede wszystkim będzie pieczywo, produkty mleczne, cukier, mąka, tłuszcze, owoce, warzywa, surowe mięso i takie produkty żywnościowe dla niemowląt. To też będzie objęte tym badaniem. Jeżeli chodzi o nadzór nad kuratorium oświaty, który pan pełni, to chciałabym spytać o to, jak będzie wyglądała sytuacja, jeżeli chodzi o język niemiecki, nauczany jako język mniejszości. Wczoraj Sejm przyjął budżet, odrzucając poprawkę Senatu, która to poprawka odrzuciła poprawkę posła Janusza Kowalskiego, czyli stanęło na tym, że pieniędzy na naukę języka niemieckiego jako języka mniejszości będzie mniej. I teraz jak to będzie wyglądało? Od teraz, od września, jak ta subwencja jest rozdzielana i przyznawana? W tej chwili gminy otrzymują subwencję na podstawie danych, które złożyli do końca września ubiegłego roku. W tak zwanym systemie informacji oświatowej, popularnie zwanym SIO, te dane były przekazywane i tam była wykazywana ilość tych godzin nauki języka niemieckiego zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w tej sprawie. Więc do końca bieżącego roku szkolnego, a więc do czerwca, na pewno to będzie się odbywało na tych zasadach, bo tak ta subwencja została naliczona. Czyli w tej chwili na dzisiaj nic się nie zmienia. No tak. I w kolejnym kroku, jeżeli te ustalenia będą miały wejść w życie, jeżeli taka będzie decyzja, no to będzie musiało zostać zmienione rozporządzenie, które tam ustala siatkę godzin. I w większości na Opolszczyźnie szkoły, które korzystają z tej subwencji, które ją otrzymują, wykazują tą ilość godzin nauki języka niemieckiego w ilości 3 godzin na oddział. No w związku z tym, jeżeli nastąpi zmiana tego rozporządzenia, no to już jakby subwencja na nowy rok szkolny, czyli od września, będzie naliczana według nowych zasad. Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski, jest gościem Radia Opole. To nie jest koniec tej rozmowy. Ja zapraszam Państwa na radioopole.pl. Tam można nas słuchać i oglądać i będziemy kontynuować rozmowę. Będziemy mówili m.in. o winnicach na Opolszczyźnie, których jest coraz więcej. Zapraszam na radioopole.pl. Panie wojewodo, 16 winnic mamy na Opolszczyźnie. Inspekcja Jakości Produktów Spożywczych zajmuje się tymi winnicami.
skąd nagle taki wzrost popularności winnic w naszym regionie? Pewnie jest kilka powodów. Z naszych rozmów z właścicielami tych winnic, z osobami, które zaczynają wchodzić w ten biznes, wynika, że w dużej części jest to pasja, zainteresowanie, ale też jakby warunki klimatyczne, które no niestety się zmieniają, ale one powodują, że uprawa winorośli, jeżeli chodzi o Opolszczyznę, szczególnie południe Opolszczyzny, staje się coraz bardziej możliwa technicznie ze względu właśnie na ten klimat. I zaczyna się zainteresowanie tą gałęzią przemysłu. Ja się z tego bardzo cieszę, jest to pewnego rodzaju urozmaicenie i cieszę się, że są pasjonaci na terenie województwa opolskiego, którzy chcą się tym zajmować. Ale w ramach pasji, czy w ramach przekucia tej pasji w biznes? W kilku przypadkach, co najmniej pięciu, no to już jest poważne działanie, że to już nie jest tylko pasja, to już jest sposób na prowadzenie biznesu. Będzie jakieś spotkanie organizowane z nimi, skoro jest ich coraz więcej? Tak, chcemy zaprosić naszych winiarzy opolskich na takie spotkanie i wspólnie z ODR-em już nad tym w Łosiowie pracujemy. Chcielibyśmy przede wszystkim wsłuchać się w ich głos, w ich potrzeby, w ich oczekiwania, jak ten biznes po starcie wygląda, czego by oczekiwali, ale też chcemy im przekazać właśnie poprzez tą inspekcję, która będzie nadzorowała tą produkcję, pewne techniczne określenia, które obowiązują przy produkcji wina, zasady znakowania, to też jest ważne, ponieważ no, każdy z winiarzy chciałby, aby jego produkt był odpowiednio wyeksponowany, oznakowany, więc w tym zakresie, żeby nie naruszali jakichś dyrektyw i ustaleń, chcemy ich poinstruować. Ponadto w tym roku zostały wprowadzone nowe przepisy związane z podatkami, więc postaramy się zaprosić odpowiednich fachowców z Urzędu Skarbowego, aby również przedstawili tym Państwu, w jaki to sposób może być prowadzone i jak powinni się zachowywać, kto ewentualnie w Urzędzie Skarbowym mógłby służyć im pomocą i być tą osobą do kontaktu. I Opolszczyzna, Pana zdaniem, może być w najbliższych latach stać się centrum winiarstwa w Polsce? No, być może nie będziemy takim rejonem jak Bordeaux we Francji czy Szampania, ale myślę, że skoro w tak krótkim de facto czasie powstało 16 tych winnic, więc być może jest szansa na to, że doczekamy się jakiegoś dobrego gatunku wina pochodzącego tutaj z Opolszczyzny i przy jakiejś najbliższej okazji przy kieliszku wina w restauracji będziemy się mogli delektować naszym lokalnym produktem. Panie wojewodo, jest Pan także członkiem Stowarzyszenia Odnowa. Co z tym stowarzyszeniem, jeżeli chodzi o nasz region? Bo w innych województwach już się oficjalnie struktury zawiązały, a u nas? Zbieramy deklaracje. Nasi przedstawiciele, tacy na razie jeszcze nieformalni w powiatach, spotykają się z mieszkańcami, sam również biorę w tym udział. Zbieramy deklaracje i na 19 lutego planujemy już taki zjazd, jeżeli chodzi o Opolszczyznę, na którym wszystkich tych członków będziemy gościć, będziemy rozmawiać, no i zastanawiać się i przygotowywać do przyjęcia programu już takiego formalnego Stowarzyszenia Odnowa. A ten program już jest napisany? On się tworzy. Marcin Ociepa, nasz lider, spotykał się z ekspertami, między innymi w Małopolsce w tym tygodniu. Jest powołany taki panel ekspertów, którzy wspólnie właśnie z nami, z członkami Odnowy, będziemy te założenia programowe przygotowywać i aby je tydzień po opolskim zjeździe przedstawić na ogólnokrajowym zjeździe 26 lutego. Ten opolski zjazd pokaże, jak liczne są Wasze struktury, czy już teraz można mówić mniej więcej, ilu jest członków Odnowy na Opolszczyźnie? Nie mam takich dokładnych danych, jeżeli chodzi o Opolszczyznę. Mogę mówić o co najmniej trzech powiatach, na temat których mam jakieś dane, no to w tych trzech powiatach jest to około 70 osób. W sumie, czy? Tak. W trzech powiatach. A jakie to są powiaty? To jest powiat brzeski, to jest powiat nyski i powiat opolski. Czyli pana rejony, że tak powiem. No, sąsiednio, tak. Stąd te informacje. Dziękuję bardzo za wizytę w Radiu Opole. Tomasz Witkowski, wicewojewoda opolski i członek Stowarzyszenia Odnowa, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia.